Witam ponownie Adrian Stankowski, to jest program Republika Dzień. Jest z nami redaktor Kacper Kita, publicysta Nowy Ład, portalu Nowy Ład i ostatnio e, Gazety Polskiej. Witam serdecznie. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Specjalista od spraw francuskich, to może zaczniemy od tematu, o którym rozmawialiśmy z poprzednim gościem, no, dewastacja wystawy w Muzeum II wojny światowej, z której usunięto rotmistrza pilskiego, świętego Maksymiliana, Marii Kolbego, rodzinie, rodzinę Ulmów. Panie redaktorze, tak Francja też prowadzi politykę historyczną, a takie działania, no to tak jakby marszał Ganeja usunąć z wystawy dotyczącej epoki bonapartyzmu. Oczywiście to jest usuwanie postaci absolutnie podstawowych. Mrotmist no, Szpilecki przecież przecież jest postacią, która odegrała ogromną rolę w historii II wojny światowej. Tutaj, tutaj no jest to wydaje mi się jasno, jasne wpisanie się w tendencje, w zjawisko, które niestety od lat obserwujemy w części krajów zachodnich, czy we Francji, czy, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych, Takiej chęci odcinania ludzi od wiedzy o bohaterach narodowych, odcinania ludzi. Od wiedzy o tym, co dobre, co piękne, co wydarzyło się w historii ich narodu. Tak? I w, zdrowy, w zdrowo funkcjonującym kraju, w takiej Francji, no, mimo, która ma bardzo wiele problemów, no mimo wszystko przez przez wieki mieliśmy bardzo wiele zmian, rewolucji, em, przemocy wzajemnej, ale jednak postaci różnych okresów historycznych są traktowane z szacunkiem, prawda? Nie jest tak, że się o nich usuwa informacje. Więc najwyżej można je próbować krytykować, ale żeby usuwać o nich informacje... To jak pan rozumie, komu przeszkadza rotmistrz Pilecki? Bo mi przyszło do głowy, że dopiero na tyle rotmistrza Pileckiego no, na przykład protoplaści dzisiejszej lewicy wypadają tak, jak powinni wypadać. Wie pan, przy rotmistrzu Pileckim pojawia się zawsze to bardzo niekomfortowe pytanie, kto go zabił. To bardzo niekomfortowe pytanie, skąd w Polsce wzięli się ludzie, którzy doprowadzili do tego, że taki człowiek został zamordowany, że był torturowany, a potem zamordowany. I myślę, że tutaj jest podstawowa odpowiedź. Tutaj mamy po prostu chęć właśnie odcinania ludzi od wiedzy o takich pięknych bohaterach, którzy, nie, którzy po prostu nie pasują do, do świata, w którym chce się wymazać, Wartości, które były ważne dla rotmistrza Pileckiego, tak, wartości, za które on oddał życie, wartości, takie jak patriotyzm, miłość do własnego narodu, czy, czy religia, czy rodzina, prawda, to były dla niego najważniejsze wartości, dla nich ryzykował życie, dla nich ratował życie i przez nie, przez wierność dla nich został, został zamordowany przez ludzi, którzy pojawili się tutaj na sowieckich czołgach. No i chęć wymazywania wiedzy o takich, takich postaciach, o takich przykładach bohaterstwa, takich przykładach, które dają Polakom poczucie dumy z bycia Polakami, ale to, które też dają poczucie pewnego zobowiązania. Tak? Jak człowiek poczyta sobie o rotmistrzu Pileckim, czy na przykład o ojcu Kolbem, no to ma poczucie, że to jest dziedzictwo, które, które ja powinienem chociaż trochę starać się w swoim życiu kontynuować. tak? To są wartości, które ja powinienem starać się w swoim życiu przekazywać dalej wcielać w życie i przekazywać innym, tak? Chodzi o to, żeby odcinać ludzi, żeby ich wykorzeniać i żeby im potem móc zmawiać, że ich przynależność do ich narodu szerzej do ich do ich cywilizacji, w tym wypadku mówimy też jasno o zaangażowanych katolikach przecież we wszystkich tych trzech przypadkach dla których religia była bardzo ważna i była ich drogowskazem życiowym i była decydująca w tych ich wyborach, religia i patriotyzm. Tak? Chodzi o to, żeby tych ludzi, tych ludzi wykorzenić i żeby tych żeby wykorzenionymi ludźmi łatwiej łatwiej po prostu sterować. Łatwiej. Człowiek bez korzeni jest jak liście na, na, na wietrze, można nim zamiatać w, tej, w prawo i w lewo. Panie redaktorze, o wyborach, o wybory we Francji chciałem zapytać, bo tam najnowsze notowania zwiastują... No, Prawdziwą rewolucję, już nie tylko ewolucję nad Sekwaną. Według najnowszych badań, Marine Le Pen może mieć większość bezwzględną we francuskim parlamencie. Czy tak się stanie naprawdę? Bo to jest osobna kwestia, tam jest bardzo skomplikowana ta ordynacja, ale jak to by mogło przebiegać? Kluczowe jest to, że we Francji mamy 577 okręgów jednomandatowych, czyli nie mamy także, tak jak w Polsce, ordynacji proporcjonalnej, tylko mamy po prostu osobne wybory w 577 okręgach. Każdy poseł jest wybierany też w dwóch turach. Mamy w pierwszej turze głosowanie, i później przechodzą do drugiej tury dwaj kandydaci. Ale uwaga, to jest też specyfika francuska: przechodzą wszyscy, którzy uzyska uzyskają przynajmniej 12,5% liczby zarejestrowanych w danym okręgu wyborców, więc może się zdarzyć, że będziemy mieli trzech. Kandydatów w drugiej turze. Więc, żeby nie wchodzić już głębiej w te szczegóły, istotne jest to, że rzeczywiście partia Marine Le Peny, Zjednoczenie Narodowe jest dziś. Blisko tego, żeby uzyskać większość. Trudno jest przewidzieć, że rzeczywiście ją uzyska, ponieważ ta ordynacja jest specyficzna, ale jest to na pewno możliwe, że albo tę większość uzyska, albo się do niej bardzo zbliży. I niewątpliwie oznaczałoby to bardzo poważną zmianę we francuskiej polityce, ponieważ no, po kilkudziesięciu latach środowisko, które przez lata było traktowane jako skrajna prawica, po prostu przejęłoby, przejęłoby w dużej części władzy. I co prawie... na to ten establishment, od razu zapytam, bo ta skrajna dosyć lepiej... Lewica, pan Mélenchon, sprzymierzony z islamistami, już zapowiada, że nie uzna takiego wyboru. Oczywiście, i tutaj też na pewno ciekawa, będą, ciekawa będzie postawa instytucji unijnych. Już mamy, już mamy przecieki z mediów związanych z establishmentem unijnym, że w takiej sytuacji należałoby na przykład rozpocząć wobec Francji procedurę nadmiernego deficytu, mimo że przecież długi i deficyt narobiły poprzednie rządy, ale jakby rząd się zmienił na taki, który jest niefajny, no to wtedy trzeba by zacząć ten rząd dojeżdżać. To byłoby też ciekawe w kontekście tego, że chociażby Bardella, kandydat Le Pen na premiera i Marine Le Pen zapowiadają chociaż w programie, który wczoraj opublikowali, że nie respektowaliby tych, tych dyrektyw unijnych, które są najbardziej dla Francji niekorzystne, chociażby dla francuskich rolników, że nie, nie chcieliby zastosować się do zakazu produkcji aut spalinowych po 2035 roku, że chcieliby renegocjować umowę z Schengen, że nie, nie podoba im się pakt migracyjny i tak dalej, i tak dalej. Więc to. No to też zapowiedziałem, przepraszam, wejdę w słowo, że Francja nie wejdzie w, w skład, jaki struktur wojskowych wymyślanych teraz w Unii Europejskiej. To ważne, bo to Francja posiada arsenał atomowy. Tak, jako jedyny kraj w Unii Europejskiej. No Marine Le Pen i jej, jej, jej kandydat na premiera Bardela jednoznacznie mówią, że nie zgodzą się na żadne przekazanie kolejnych kompetencji instytucjom unijnym. Nie zgodzą się w żadnym razie na, na, na to, żeby Francja i szerzej kraje członkowskie Unii Europejskiej traciły swoją własną, swoją własną politykę zagraniczną czy obroną na likwidację prawa weta w tych kluczowych zagadnieniach. Więc jeżeli rzeczywiście do tej zmiany dojdzie, no to będzie bardzo ciekawe. Ciekawe będzie też, na ile prezydent Macron starałby się wtedy jako, ten, jako głowa państwa, sabotować działania działania rządu mającego świeżą, silną, świeży, silny mandat demokratyczny i starać się wbrew rządowi, wbrew wbrew społeczeństwu tego typu zmiany przepychać. No właśnie, bo jak to, przy, jak to przyjmie ten establishment, bo po postawie skrajnej lewicy już e, mówiłem, ale czy e, we Francji no, grozi po prostu destabilizacja polityczna, bo też i e, no, trzeba to dopowiedzieć. Marine Le Pen mówi o deportacji e, nielegalnych migrantów, a to we Francji e, jest bardzo skomplikowane zadanie, może tak to e, delikatnie ujmę. Tak, Bardela ma w programie jasno, że chce znieść wszystkie ograniczenia prawne, które utrudniają deportację nielegalnych imigrantów, jak również tych imigrantów, którzy popełniają przestępstwa. I to jest na pewno coś, czego oczekują ich wyborcy i co oni wiedzą, że muszą, muszą chociaż częściowo zrealizować, żeby, żeby wyborcy mieli poczucie, że oni realizują swój program. Więc tutaj rzeczywiście może być, może być bardzo ciekawie i możemy się rzeczywiście spodziewać destabilizacji, myślę destabilizacji zarówno w sensie politycznym, ale też potencjalnie destabilizacji w postaci różnych protestów ulicznych. Tak Pamiętajmy, że skrajna lewica, o której pan tutaj wspomniał, no jest, ma swoje po prostu bojówki. tak? No zresztą kandydatem na posła w jednym z okręgów wystawionym przez Melenchon jest po prostu regularny bojownik Antify, prawda? I tego typu, tego typu ludzie będą na pewno chcieli organizować protesty, jeżeli, jeżeli Marine Le Pen stworzyłaby, stworzyłaby rząd. I na pewno będziemy wtedy mieli do czynienia z ciekawą sytuacją. We Francji z jednej strony rząd, jeżeli ma większość, w parlamencie, to jest w stanie przepychać ustawy, bo prezydent nie ma weta, tak jak w Polsce, ale z drugiej strony Macron mógłby po, po roku ponownie rozwiązać parlament, więc on na pewno będzie grał na to, żeby na różne sposoby destabilizować taki, taki rząd, dążyć do tego, żeby, żeby lepeniści stracili poparcie, żeby nie byli w stanie realizować swojego programu i później, żeby im władzę z powrotem odebrać. No ale w takiej rozgrywce też, też na pewno angażowałyby się, tak jak mówiłem, instytucje unijne. Przeciekawa historia, doktorze, pół minuty jeszcze mamy, a chciałem zapytać o te klocki układane na europejskiej scenie przecież no, zmiana we Francji to przewrócenie stolika. To prawda, to prawda. To będzie zupełnie nowa sytuacja, i pod tym względem będzie, będzie ciekawe, ponieważ wyobrażam sobie dwa kierunki, w którym establishment unijny może pójść. Jeden kierunek to jest przestraszenie się i wycofanie się choćby częściowe z tych proponowanych zmian w traktatach czy polityce klimatycznej, a drugie, które, które podejrzewam będzie, będzie na to parcie, żeby jak najszybciej przypychać jak najwięcej zmian, dopóki to jest możliwe, dopóki na przykład Le Pen jeszcze nie jest prezydentem. Wydaje mi się, że, że tego się należy w najbliższym czasie obawić że oni widząc kolejne zmiany, zwróciłbym też uwagę na, na y, prawdopodobną zmianę nowego rządu w Holandii, gdzie Herd Wilders i jego partia będą główną siłą nowej koalicji, to y, ten klimat dla polityki centralistycznej, antynarodowej w Unii Europejskiej się będzie y, prawdopodobnie osłabiał. No i w tej sytuacji podejrzewam, że będzie próba, żeby jak najszybciej, jak najwięcej kompetencji wytransferować na poziom unijny. A jeżeli kogoś interesuje na sam koniec rodzina Lepenów, to serdecznie polecam swoją nową książkę. Książkę jak, jak Penów, najbardziej, książkę Książki w, w Telewizji Republika można polecać, promować serdecznie Państwu polecam książkę naszego gościa Kacper Hita, publicysta portalu Nowy Ład i ostatnio Gazety Polskiej. Kłaniam się redaktorze, Państwa zapraszam na serwis informacyjny, który przygotował dla Państwa Michał. Dziękuję